Dobro jutro i najdem. Multiculturally Sensitive Generation. Czyli chcemy w tym projekcie po prostu uwrażliwiać dzieciaki na inne kultury, obalać stereotypy i chcielibyśmy, żeby troszeczkę popatrzyli na siebie z innej płaszczyzny, nie tylko narodowej. No właśnie, ilu macie gości i skąd? Mamy około 20 gości z 5 krajów europejskich. Dwie szkoły są to nasze stare szkoły w sensie partners, które mieliśmy w Comeniusie. Jest to szkoła rumuńska, która jest naszym głównym koordynatorem. Poza tym szkoła włoska z Neapolu, która też z nami już trwa w drugim projekcie, udaje nam się. Trzy nowe szkoły, jedna z Łotwy, z północnej części, z małej wioski. Kolejna szkoła to szkoła słoweńska, też z niezbyt wielkiej miejscowości Nowe Mesto. I ostatnia szkoła to szkoła turecka z okolic Izmiru. Czyli takie podobne troszeczkę szkoły do waszej, jeśli chodzi o wielkość, trochę oprócz o charakter. Neapolskiej, bo ta szkoła troszeczkę przypomina technikum. To jest szkoła, która w przyszłości będzie kształciła inżynierów, myślę. Jest taka szkoła już średnia. Bardzo męska, tam jest mało dziewcząt, głównie chłopców. Dobrze, na czym ten pobyt polega? Co będziecie chcieli pokazać swoim gościom? Projekt Erasmus Plus nie jest projektem turystycznym. W tym projekcie dzieci mają się uczyć, uwrażliwiać. Mamy bogaty program. Udało nam się nakłonić do współpracy dwa teatry słupskie. Jesteśmy bardzo z tego dumni, dziękujemy im. Jest to teatr Tęcza. Po przedstawieniu, genialnym przedstawieniu Gaja, które jest przecież w większości pantomimą, dzieci będą miały okazję brać udział w warsztatach prowadzonych przez aktorów. Stworzone zostaną grupy takie międzynarodowe, lale zostaną tak zwane gajówki ożywione, a potem jakieś historie zostaną przedstawione, oczywiście w sposób bardzo spontaniczny, na razie niezaplanowany. So that's the project and that's the final outcome. That's what you see, okay? I made a mistake! I made a mistake! I made a mistake! Don't worry about it, give me! And we got to play! Come on, wait! How long are you trying? Give me! I'm spending! Teatr, z którym nawiązaliśmy współpracę, jest to Teatr Rondo i on nam użycza w zasadzie scenę, na której będziemy tworzyć jako zwieńczenie całego tutaj pobytu utwór hip-hopowy. Będziemy mieć rapera polskiego, no i stworzymy z dziećmi, mam nadzieję, że się uda, taki materiał wideo, na przede wszystkim tekst.
dostałam właśnie prezenty, dostałam nazwę już jakiś czas temu, Skunica di Napolitana. Nie wiem do końca, czy to jest dobra nazwa, czy zła, ale mówią, że bardzo dobra, więc im wierzę. I dostałam też na szczęście taki piękny prezent. No to trzeba się w to ubrać. Tak, już się ubieram. To trzeba się ubrać. Could you introduce yourself and say some words about your school, please, right? Okay, you go yes. first. Okay, thanks. Okay, I am Alessandro, I am 17, and I'm from Italy, from Naples. And our school is Giordani Striano, is an informatics school, chemistry, mechanical, is an high school. Jestem Alessandro, pochodzę z Neapolu. Nasza szkoła to Giordani Striano, jest to szkoła taka techniczna, w której mamy dużo laboratoriów. So I'm Valeria. I'm from Naples too, obviously, and I'm 14 years old, and I am in this school too, and I love it. I love Poland, everything. We love all of Poland. Yeah, it's very beautiful. Do you like our language? You know the pronunciation. Too much difficult, but we like it. Kilka słów niech nam zaprezentują po polsku. Could you present your Polish now, please? Która godzina? Która e? Yes. Która godzina? Która godzina? Aha. Okay. Która godzina? Dzień dobry, cześć. Kłamcie? Kłamcie. Kłamcie. Dzień dobry. Dzień dobry. A jak jest po dzień dobry po turecku? Dinajden. 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 Something. Jest okazja, żeby przyjąć młodzież z innego kraju do siebie w domu. Jest stres? Jest przed czymś jakiś lęk? No troszkę był stres na początek, ale wydaje mi się, że teraz już jest tak okej, okay, że no. Zajmujecie wspólne pokoje, czy może to jest ten luksus, że dziewczyny śpią w innych pokojach? Znaczy nie, w osobnych pokojach śpimy. Nie tak samo. A rodzice się denerwują, bo rozumiem, że wyżywienie również w domu, tak? Mama przygotowuje, mama się denerwowała, co przygotować na przykład na kolację wczoraj? To znaczy trochę się denerwowała, ale z drugiej strony no to daje radę i jakoś się dogadujemy też trochę po angielsku, trochę na migi, no dajemy radę. Nie marudzą, zjadły wczoraj wszystko, nie, co trzeba. Wszystko tak, jest dobrze. Siemianice, no, trudne. Siemianice. Siemianice. I won't say it. It's not good enough. Okay, so we come from Slovenia, yes. The school name is Osnovna Šola Center. Pochodzimy ze Słowenii, z małego miasta Nowe Mesto. Nasza szkoła składa się tak naprawdę z dwóch szkół, ma jeszcze jedną szkołę, taką drugą część w mieście. Can you find any similarities among our two schools, Polish and Slovenian, please? It's an old school, and there are a lot of students, like in our school. We have a playground, umiejscowione w starych budynkach. Podobnie mamy dużo uczniów, około 600, podobnie jak wasza szkoła, ale mamy większe boisko. Dzisiejszego dnia zaczyna się 5-dniowe spotkanie projektowe Erasmus Plus, podczas którego uczniowie będą realizować zadania projektowe związane z obaleniem stereotypów behawioralnych wśród młodzieży. Poza tym odbędzie się szereg spotkań, warsztatów, spotkań w teatrze, tworzenie utworu hip-hopowego. Dzisiaj odbędą się również pokazy z chemii i z fizyki. Zapraszamy teraz na krótką część artystyczną, w której będziecie mieli Państwo możliwość podziwiać utalentowanych uczniów z naszej i nie tylko z naszej szkoły w tańcu i śpiewie. Thank you.
do współpracy przystąpiła do nas taka instytucja z Ustki, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce i oni w zasadzie przez cały tydzień będą z nami. Od jutrzejszego dnia 6 uczniów z opiekunem przyłączą się do zajęć tutaj warsztatowych prowadzonych w szkole, no bo oprócz wizyt w teatrze i takich działań z zewnątrz, na zewnątrz szkoły, będziemy również starali się tutaj ich jakoś czegoś nauczyć, w sensie, żeby troszeczkę poznali stereotypy behawioralne związane z zachowaniem się. Głównie te stereotypy będą dotyczyły życia nastolatków. And kind. Yeah, they're nice, really. Porozumiewają się w języku angielskim? Do you communicate in English or try non-verbal communication? We talk in English. Okay. Yeah, just in English. A w ojczystym języku jest, nie jest łatwiej? Nie mamy trochę zbieżnych? Nie, z łotewskim, z bałtyckimi absolutnie nie. Z bałtyckami nie ma szans, żeby się porozumieć. So we just asked the question whether it's possible to communicate with Latvians using Polish, but it's totally impossible. We can guess some ideas in Polish. Z racji tego, że jednak polski jest podobny do rosyjskiego, a Łotysze znają ten język, potrafią zgadnąć główną myśl czy odgadnąć intencję, ale jeżeli chodzi o łotewski, nie ma takich połączeń i nie ma takich podobieństw, więc to jest niemożliwe. We came here expecting to have a great time and to meet interesting people and first of all to learn many. Chcielibyśmy przede wszystkim poznać ludzi, ich kulturę. No i generalnie chcielibyśmy spędzić tutaj miło czas podczas tego projektu.